Czołem, ludziska! Z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Destrained. Nawet sobie sprawdziłem z ciekawości, co znaczy słowo Destrained. Okazuje się, że to znaczy zajęcie. Po prostu jakieś zajęcie, czymś, czym się zajmujemy. Także to w żaden sposób nie rozwikłało sekretnego znaczenia tego tytułu, no bo co, nasz Price ma pewne zajęcie, tak? Jest komornikiem w pewnego rodzaju. Dobrze. A jeszcze jedna ciekawostka. Przyjrzyjcie się tym syfkom latającym w powietrzu. Nawet ostatnio przy Doki Doki gadaliśmy o tych latających takich syfkach, kurzach i tak dalej. To nazywam syfki, tam jakieś pypki ewentualnie. I tutaj zwykle to jest, wiecie, jakiś taki, że każdy pypek jest samoczynnie sobie żyjąc, sobie jakoś lata w przestrzeni. A tutaj jak się przyjrzymy dokładnie, to ja widzę, że każda z tych syfków razem z grupą innych syfków porusza się w kole. Czyli tak jakby to była część koła, która cały czas się obraca. Jest tu mnóstwo różnych małych kół ukrytych, które się obracają, nadając taki, jak się człowiek nie przyjrzy, nadając taki efekt, prawda, że one tam podróżują sobie po całym tutaj świecie, tak? No ale mi się wydaje, że wszystkie jednak tutaj bardzo liniowo, bo po okręgu się obracają. Także taka obserwacja moja. A my tymczasem wracamy do tej pokręconej historii. I tak... Co myśmy mieli zrobić? Mamy tutaj... Czekajcie, bo te menu jest naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Mamy zapałki. Mieliśmy chyba rozpalić w piecu, tak? Jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy rozpalić w piecu. Możemy też użyć zapałek, żeby spalić dom, tak? No tego byśmy chyba nie chcieli. Tu jest kominek, tak? Bez nich nie rozpalę ognia. Zaraz. Ale w sensie, że co? Czekajcie, bo trochę się pogubiłem. Gdzie jest ten piecyk? On gdzieś był. Ale jakoś go teraz chyba zgubiłem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że zgubiłem gdzieś ten piecyk. O, dobra, jest piecyk, a tak jeszcze ciekawostka. Widziałem teorie wasze w komentarzach. Jakoby Taylor był wilkołakiem. Bo tutaj jest jakiś pies, którego nie widać, że coś śmierdzi, coś cuchnie. Może i mieszka na odludziu w lesie. Może rzeczywiście jest wilkołakiem. Raz, kozie, cholera. Drewno jest wilgotne, potrzebuje rozpałki. Może papier się nada? Potrzebujesz rozpałki i może papier się nada. No teraz pytanie, gdzie mam ten papier znaleźć? Znaczy tak. Ja będę oczywiście starał się już w tym odcinku jakieś swoje pierwsze... jakimiś swoimi pierwszymi wrażeniami podzielić. A jedno z pierwszych wrażeń, jakie mam, jest takie, że... dość... dziwne i nielogiczne wydawało się to, co robiliśmy na początku. Mam nadzieję, że to wszystko będzie miało jakieś swoje wytłumaczenie w przyszłości, no bo mieliśmy kostkę lodu i musieliśmy domyślić się, że mamy ją roztopić, żeby zdobyć klucz. Tak? Na przykład. Jeżeli to cały czas był koszmar, a właśnie pytanie brzmi, czy mu się śniło po prostu, czy Price'owi śniło się odwiedzanie na przykład śmietnik pełen papierów. O właśnie. Użyję papierowego podpałki. Super. Dobra. Więc albo to ma jakieś znaczenie i niebawem się dowiemy, o co chodzi, bo jeśli nie, no to będzie trochę wyglądać jakby nie do końca było to sensowne wszystko tutaj, co się dzieje, ale miejmy nadzieję, że jest sensowne i wszystko ma swoje znaczenie. Użyję papierowego podpałki. Super. A teraz może już teraz podpalimy? To powinno wystarczyć. No proszę, patrzcie, co zrobiłem. Stworzyłem ogień. O, The Fire Maker Achievement wszedł. I przyszedł od razu już William, widzę. Widzę, że udało ci się rozpalić w kominku, dziękuję. Zrobiłem to z przyjemnością, strasznie tu ciemno. Tak, nie ma tu prądu, ale wracając do tematu. Chodzi o to, że mój pies zaginął. I chce pan, żebym go ją znalazł? Ją. To było dość zagadkowe zniknięcie. Jak to? Cóż, była tutaj, kiedy wczoraj położyłem się spać. I z tego, co mi wiadomo, nie potrafi otwierać drzwi. A mimo to o świcie już jej tu nie było. Literówka? No to musi być gdzieś w środku. Też tak pomyślałem, ale nie mogę nigdzie jej znaleźć. Jeśli ją znajdziesz, z radością podpiszę wszystkie papiery, jakie mi podsuniesz. No to dobiliśmy targu. Czas zacząć dochodzenie. Ciekawe jakie. Powodzenia, młody. Powodzenia, młody. No, nie powiedziałaby to żadna osoba, która... nie miałaby jakiegoś tajnego planu z poszukiwaniem tego psa, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje. Gdzie ostatnio panią widział? W sypialni. Spała tuż obok mojego łóżka. Okej, dzięki. Widzieliśmy legowisko psa, więc pewnie będziemy musieli znowu wrócić do tego miejsca i zobaczyć to legowisko. O, tutaj. Okej, to legowisko pachnie jak szczyny i mydło.
to może być jakiś ważny szczegół. Spytam o to pana Taylora. Szczyny i mydło? Lubi główkować, tak, to wiemy. Szczyny i mydło. Przestań, kurde, tam w tle mi piskać, bo kurczę, przeszkadzasz mym uszom skupić się na innych ciekawych dźwiękach tej gry. Jak piszczeć i piszczeć będzie. Mówię coś! Stul dziób! Bo zadzwonię po Geralta i się skończy. Nie uszło mojej uwadze, że legowisko psa śmiesznie pachnie. Tak, ostatnio mieliśmy mały wypadek ze skunksem. Ten zapach, tak czy siak, spędziłem godzinę próbując to z niej zmyć. Poszło sporo wody i szamponu. To tłumaczy zapach. Dziękuję za informację, sprawdzę to. Skunks, no to teraz musimy pójść i sprawdzić, o co chodzi pewnie w wannie. Bo widzieliśmy wannę, że, czyli ogólnie pies znalazł skunksa, tak? I wytarzał się pewnie. Wytarzał się pewnie w nim, jak to, no psy łowcze lubią tarzać się w zapachach swoich ofiar. Na przykład lubią się też wytarzać na przykład w zapachu ryby. Mój pies tak robił. Przejedzenie i miski z wodą, nie ma tu nic ciekawego. Okej, okay, ale no łazienka gdzieś tu jest. A raczej wanna. To będzie tutaj mył swojego psa, nadal cuchnie. Okej, okay, niech pomyślę, skoro psie legowisko śmierdzi tak bardzo, ciekawe czy pies śmierdzi jeszcze mocniej. Myślę, że mógłbym podążyć za jej tropem. O! Proszę bardzo, czyli idzie za smrodem. No mówiłem, jak Wiesiek, no normalnie Geralt 2. Geralt Price. Wow! Okej, okay, to było ciekawe. Nawet mi pad zawibrował. Okej, okay, coś widzieliśmy za oknem. Ale idziemy dalej ze Sztynksem. Pewnie zamknięty pokój, tak? A, i będę musiał zdobyć... W tych drzwiach jest dziura. Pies musiał tędy uciec. Drzwi są zamknięte na kłódkę, nie przejdę tędy. Muszę porozmawiać z panem Taylorem. Choć, no... Szczerze mówiąc... Jakby to ująć? To takie w sumie, wiecie... Bieganie od punktu do punktu na razie. Właśnie, wiecie co? Najfajniejsze jest to, kiedy... Gra nie pozwala wam poczuć, że biegacie od punktu do punktu. W Sally Face też biegaliśmy między jednym a drugim, ale historia była tak wciągająca, że człowiek nie patrzył, nie zwracał na to uwagi. Chodził i z każdym rozmawiał i tak dalej, tak? A tutaj? Tak czuję po prostu, że sobie biegam, no jakiś pies. Właśnie chyba to wszystko zależy od tego, jak bardzo przywiążemy się z bohaterem, tak? Jak wciągniemy się w fabułę, jak bardzo serio traktujemy historię, która nam opowiada. W korytarzu są zamknięte drzwi. Dokąd prowadzą? Czemu pytasz? Cóż, w drzwiach jest dziura. Uważam, że pies mógł się przez nią przycisnąć. To miałoby sens. Za tymi drzwiami są schody do piwnicy. Ale nie schodziłem tam od lat. Mógłbym się tam rozejrzeć, ale potrzebna mi kombinacja do kłódki. Tak, tak, to było... tyle różnych cyferek. Niestety nie mogę sobie przypomnieć, ale nie jestem głupi, zrobiłem kopię kombinacji. Świetnie, gdzie mogę ją znaleźć? Sęk w tym, że jestem wielbicielem wszelakich zagadek. Musiałem ukryć kombinację w jednej z moich łamigłówek. Jeśli dobrze pamiętam, słowo, które będzie potrzebne to tree. Tak, to właśnie to. Okej, zobaczę, co da się zrobić. Hej młody, dzięki za fatygę. Nie ma za co. Czyli drzewo. Słowo, które będzie potrzebne, to tree. Pamiętacie, sudoku, krzyżówki, rzeczywiście była jakaś taka wspominka, że będzie nam... Aha! Potrzebne, zaraz. Mamy cztery cyfry. Okej, okay, ale nie no, dobra. W porządku, znaczy... Wiecie co? Znaczy, miałem taki pomysł, że to może być na przykład... Tu mam taki pomysł, ponieważ to przypomina T, to przypomina E, to przypomina E. Jaka liczba przypomina nam R? Na kalkulatorze na przykład. Tak myślę sobie. Która litera mogłaby przypominać R? Takie odwrócone R w sumie. Wiecie co? Nie no, nie może być odwrócone, bo te... Nie, tak sobie strzelam, tak? No, coś myślałem o kalkulatorze może jakoś, czy coś. Bo skoro mamy słowo tree i mamy... I EE pasuje mi do dwóch trójek, a już nieraz takie zagadki rozwiązywałem. Więc może to ma jakiś sens, a tutaj dojdziemy z powrotem do łazienki. Sobie zapiszę swój postęp przy okazji. Bo czemu nie? Aha! Okej, tu można, no tak, zapomniałem, że jakoś tak podróżowanie po tym... Po tej chatce jest takie trochę dziwne. No ale dobra. Chociaż jeżeli hasło, które ma mi pomóc, to jest tree, czyli drzewo, to czy nie będzie gdzieś tak, że na przykład... No widzieliśmy potwora też na zewnątrz, nie? Nie będzie tak, że drzewo jest istotne ogólnie. Może to o to chodzi.
Nie no, jeszcze nie znam kodu. No nie no, weź mi nie klikaj. Price, proszę ja ciebie. Może tu znajdziemy jeszcze jakąś wskazówkę. Bo tutaj coś mówił o... O proszę, to musi być ta łamigłówka, o której mówił. Okej. Okay. Tree. Widzę human. Widzę słowo human, widzę słowo move, fire widzę też. Moss. Czy to jest jakaś wykreślanka? Moss. Fire. Nog widzę. Możecie razem ze mną sobie popatrzeć. O, sal! Nawet sal widzę. A w rządku D. Move. To jest pain również, czyli szyba. I human. Okej. Okay. Słowo, które ma mi pomóc, to tree, czyli drzewo. Dobra, ja sobie zrobiłem na kartce całą tę wykreślankę, ale w sumie zauważyłem teraz jeszcze jedno. I wy też teraz zobaczycie na ekranie. Znalazłem słowo tree. Ono jest umieszczone tak od piątki do ósemki, nie? Patrząc w pionie. 5, 6, 7, 8. Tak jakby tree... Tylko, że po co w takim wypadku po lewej stronie są litery? I co nam daje nawet jakbyśmy wykreślili jakieś litery stąd, czy poznajdywali jakieś słowa i powykreślali te litery, to co mamy zrobić z tym, co nam zostanie? Jak mamy to zamienić na cztery cyfry? Spróbuję 5, 6, 7, 8. No, wydaje mi się, że to będzie bez sensu. Ale to jest na razie jedyne, co jestem w stanie zrobić, więc nie wiem, na jakiej bazie ma być to zagadka i jak ona ma być skomplikowana. 5, 6, 7, 8. To bez sensu źle zadziała. Udało się! Seriously? Wiecie co? Nie czuję satysfakcji. To było dziwne. To było dziwne. To póki były te litery po lewej stronie, czyli wiadomo, może dla zmyłki, tak? Bo chodziło o to, żeby znaleźć słowo tree i spisać liczby. Dziwne. Znaczy... Trochę dziwne. No dobra, no nie umiem nawet określić, jaka to była ta zagadka, ale jakaś taka... Jakby troszkę wyrwana wyrwana jakby z sensu. Wyrwana z kontekstu też kompletnie. Dlaczego akurat... Miałem znaleźć słowo tree i spisać liczby, cyfry w sumie. No, dziwne to naprawdę, ale okej. Okay. Zostawmy. To jest pralka, o proszę bardzo. To pralka, nie działa, nie ma prądu. I na przykład, co mi się podoba w grach? Jeżeli postaci potrafią pisać, potrafią mówić kwestie dialogowe różne na temat przyrządów czy obiektów, które znajdą w sposób intrygujący, a nie to jest pralka, nie działa. To mi się nie podoba za bardzo. To stary kompresor. Zobaczmy, czy jeszcze można coś z niego wycisnąć. Przycisk nie działa. O, tu już było więcej interakcji, tak? Jakiś kompresor, coś można było może z nim zrobić, czy coś, prawda? Uruchomić prąd, jakkolwiek. Więc to było ciekawsze, tak? Ja lubię rzeczywiście, jak te opisy są bardziej takie ambitne. Jak na przykład we Franbow każdy przedmiot był opisany trzema różnymi kwestiami. I to wszystko dzieliło się jakby... Franka dzieliła się różnymi wspomnieniami na temat... Czy po prostu miała swoje jakieś przemyślenia na temat różnych kwestii, prawda? No, a teraz wydaje mi się, że jesteśmy w tym drugim domku. Młotek, piła, kluczek, woździe. A co to? Ta benzyna na pewno do czegoś się przyda. Żeby spalić domek. Spal dom. Otworzyłem drzwi. No, proszę bardzo. No, tak jak myślałem. Drugi domek. Ale dalej jakby prowadzi nas to... Gdzieś głębiej. W podłodze i w ścianie jest dziura. Pies tędy uciekł. Nie mam co do tego wątpliwości. Okej. Okay. Trochę muzyka się zmieniła. Czyli co, znaleźliśmy dziurę. Aha, bo to jest w ogóle tak? Rozumiem, że to jest wyjście. Jak sobie, a to w ogóle się rusza tutaj? Tu się kamera nie rusza, ale faktycznie tutaj wygląda, jakby to było rzeczywiście tutaj dziura, chociaż zapach idzie dalej. Myślałem, że to w tle to jest wyjście z domu, taka dziura, gdzie tam widać jakieś korzenie czy coś. No dobra, wiemy, że na pewno Taylor nie jest wilkołakiem. To chociaż tyle. Coś przemknęło przez kamerę, ale nie wiem, czy to był jakiś pierwszy... Jestem ciekawy, czy to był pierwszy plan? Nie, to była jakaś... Coś. Coś przemknęło. Jakaś istota. O! Jakiś płotek? Też dziwne dźwięki. O! Podpalenie krwi nic by nie dało. Właśnie, weźmy na razie to wyłączmy. Ale to naprawdę jeden z najdziwniejszych...
Znaczy, jeden z najdziwniejszych rodzajów po prostu ekwipunku ever. No trzeba trzymać bumper i zamieniać klawiszem, żeby wziąć przedmiot, który chce się wybrać. No, mega dziwne. Ze wszystkich dziwnych inwentarzy ten jest naprawdę jednym z dziwniejszych. Znowu ślady krwi. O-o. Czym ten pies się żywi? Na początku żywił się człowiekiem, a teraz żywi się stworem. Chodź, mała. Nie mam jaj, żeby podejść do niej bliżej. A rozumiem, że... Nie no, po co mi benzyna tutaj? Powąchaj sobie te... Co? Powąchaj sobie benzynę? Nie? Muszę jakoś zdobyć jej zaufanie. Okej, okay, sniff this, that's some achievement. Wiecie co? I to też jest dziwne. Znaczy dziwne jest to, że dostaję achievementy za sprawdzanie losowych rzeczy. No, psie powąchaj benzynę. Czy rozumiem, że to może mieć jakiś sens. Benzyna ma ostry zapach, że może zwrócić uwagę, tak? Ale dostawanie achievementów za... krew lisa. Zdobywanie achievementów za to, żeby... tylko i wyłącznie... przetestować jakąś losową rzecz. Muszę zdobyć jej zaufanie. Ale jak mam zdobyć jej zaufanie? Może jakieś jedzenie powinienem przynieść? Czyli rozumiem, że pies dopadł lisa i teraz go konsumuje. I teraz, czy naprawdę gra będzie ode mnie wymagać cofnięcia się taki kawał drogi? Ten las nie od parady jest taki długi. Dlatego zastanawiam się, czy to ma jakiś sens. Pogadam z nim, kiedy już znajdę jego psa. No i właśnie, ja myślałem, że tutaj powiem, hej, słuchaj, znalazłem twojego psa, jest z tyłu. Żre lisa. A teraz nagle, w tym momencie, Price nie może nic powiedzieć Taylorowi, że znalazł jego psa? Jakaś wskazówka, jakaś podpowiedź była, może by się uzyskało, jak zdobyć zaufanie tego psa? Myślę sobie, kurczę, może wezmę jakieś jedzenie i miskę z wodą, jakiegoś chrupa. Ale nie ma tu nic ciekawego. Więc wzięcie chrupków dla psa nie jest pomysłem, który jest odpowiedni. Haha, dostałem achievement teraz za powrót do samego początku poziomu. Szedłeś taki kawał z powrotem, żeby to wypróbować? Zlituj się, mam krótkie nogi. Żeby podlać benzyną znaczek tutaj, znak drogowy, tak? No dobra. Achievement za taki, czyli widzicie, achievementy dostaje się za próbowanie losowych rzeczy. No nie wiem. Jakoś mnie to nie przekonuje, ale okej, okay, no dobrze, zbierają się, tak? Bo wiecie, sama definicja słowa osiągnięcie... No oczywiście można by zrobić coś dla śmieszków, tak? Ale samo osiągnięcie dla mnie to powinno być coś, co jest nagradzane, nagrodą dla gracza za zrobienie czegoś sprytnego, czegoś fajnego, czegoś pomysłowego. A nie, wiecie, robić takie dziwne rzeczy tutaj ciągle. Znalazłem benzynę w piwnicy. Możesz jej użyć do zasilania kompresora. O, dzięki za wskazówkę. Aha! Po prostu, do kompresora. Aha, dlatego tam on nie działał, czyli benzyna, żeby prąd wrócił, tak, w tym kompresorze. Okej, okay, znaczy, dobre jest to, że ogólnie nam nie daje wskazówek, ale jak podejdziemy z przedmiotem do niego, to już dostajemy jakiegoś hinta. Także okej, okay, już lepiej. Zdobyłem w końcu jakiegoś hinta, co można zrobić dalej. Czyli tak, tę benzynę. Więc w sumie powinniśmy po prostu używać jej na wszystkich możliwych obiektach, tak? W tym przypadku, jeśli chodzi o ten kompresor. Naleję benzynę do tego kompresora, okej. Okay. Raz kozie śmierć. Ale jaja! No dobra, i teraz proszę bardzo, zaczęło działać. Jest światło. Już jest włączony, super. Czy możemy jeszcze coś tutaj znaleźć ciekawego? Pralka powinna już działać. Zasilanie już jest, zobaczmy. Jesus. O kuźwa, w środku coś jest. Fiu, to tylko rękawica, przez chwilę miałem pełno w gaciach. Znalazłem rękawicę. Okej. Dobra, może rękawica czegoś się przywidzie. Sprawdzenie tej pralki miało sens, ale... z drugiej strony znowu wywaliło korki. Ej, to w ogóle mega dobrze, że ja zacząłem się tutaj bawić tymi rzeczami, no bo przecież... lepiej nie będę już tego dotykał, bo przecież... ogólnie to chciałem iść do tego pieseła, tylko no co by to nam dało? Prawda, co by nam to dało, że włączyliśmy pralkę, no. Skojarzyłem, wiecie, no dlatego był opis, tak, że pralka nie działa. I teraz skojarzyłem po prostu fakt, że...
no skoro pralka nie działa, to może zróbmy coś, żeby działała, nie? Skoro jest prąd. I może być teraz zaiste fakt, że te rękawice pomogą nam... Ale jak rękawice mają nam pomóc oswoić psa? Czy może tą rękawicą da się po prostu go pogłaskać, jak nas pogryzie, to przynajmniej przez rękawice, ale może też rękawice do czegoś nam innego były potrzebne. Może trzeba jednak zwracać uwagę na przedmioty czy obiekty, które mijamy podczas ogrywania, żeby może udało nam się coś wymyślić. Ta rękawica już śmierdzi krwią. A właśnie, czyli może być pod zapachem rękawicy może pójść ten pies, ale zdobyć zaufanie w ten sposób? Irracjonalne trochę. Właśnie tak, chodź do mnie, powąchaj rękawicę. No i kto jest grzeczną suczką? Pozbyłeś się rękawicy. Uf, uf. Twój pan się o ciebie martwi. Powinnaś wrócić do domu. Grzeczny piesek. No dobra, czas wrócić do chatki. Okej. Dobrze. To teraz... na logikę. Czemu? Czekajcie z tą logiką. Znowu! O Jezus, to znowu był ten słoń. Tłumaczyliście mi w komentarzach, co ten słoń może oznaczać. Że bynajmniej nie jest to... słoń w składzie porcelany. To jest jakieś sformułowanie angielskie. I odnoszę was do komentarzy w poprzednim materiale, bo nie zapamiętałem. Czytałem dwa komentarze. Windshade pamiętam, że pisała też o tym. Ale jakoś nie przyswoiłem to dlatego, żeby, na tyle tego tej wiedzy, żeby wam teraz ją zaprezentować. To jesteśmy już z powrotem? Znalazłeś ją, dzięki młody. Podpisałem papiery, są w chatce. Odejdę stąd natychmiast. Tak będzie prościej. Do widzenia, proszę pana. Wróciliśmy, mimo że tam był ten... Mi się wydaje, że tutaj rzeczy realne mieszają się mocno z tymi jakimiś horrorowymi, bo widać, widzicie, znowu widać tego lisa nadżartego. Także myślę, że po części tutaj stąpamy... Może to wszystko są wspomnienia Price'a. Dopiero jak przejdziemy grę, możemy to zrozumieć. No dobra, lepiej wezmę te papiery. The Second Distraint. O, dostałem The Second Distraint, czyli drugie zajęcie. Czyli chodzi może o to, że cały czas, wiecie, mamy jakieś nowe zajęcia. W sensie, że robimy niby za każdym razem mamy inne zajęcie, inną rzecz musimy, od kogoś innego zawsze musimy... Wow! Kogoś innego musimy sprzątnąć, tak? Okej, czyli tak musiałam tędy iść. W porządku. To jest główna ścieżka. Synu! Dobrze cię widzieć! Dobrze cię widzieć, dobrze cię widzieć! McDade, Burton and Moore. Kolejne zadanie wykonane. Wykonane, wykonane. Ale robisz się miękki. Miękki, miękki, niepotrzebnie szukałeś jego brudnego kundla. Wyglądał na miłego... Nonsens! Nonsens, nonsens! Powinieneś wykopać jego bezwartościową dupę. Bezwartościową dupę, bezwartościową dupę. Następnym razem musisz być twardy. Twardy, twardy! Rozumiem. Czyżby? Chyba nie chcesz, żebyśmy pożałowali wybrania ciebie na partnera. Nie, panowie. Zuch, chłopak. Dziękuję za szansę, panowie. To mi przypomniało o czymś wielkiej wagi. Wielkiej wagi, wielkiej wagi. To znaczy, musimy zobaczyć, jak tańczysz, synu. Och, tańcz, synu! Tak, panowie... Tak, pięknie, synku. Tak, a teraz szybciej. Pięknie zatrzymał się w momencie, kiedy się trzeba było zatrzymać w muzyce. No dobra. Nie wiem, ile zleceń łącznie będzie. I kim są w ogóle ci mężczyźni? Znaczy, wiadomo, to jest jakiś... Mają pieniądze, chciwość, to może być jakiś symbol chciwości po prostu, tak? Okej, mam wrażenie, że znowu mamy jakiś horror. Oczywiście pierwsze co zrobię, to pójdę w lewo, skoro gra prawdopodobnie każe mi iść w prawo. Chyba nie widzę możliwości pójścia. Chociaż, dobra, szedłem w lewo, ale... Nie widzieliście tego, ale... O wiele dłużej szedłem w lewo, niż idę teraz w prawo, więc... Myślę, że... ścieżka właściwa jednak jest w tę stronę, chociaż... O Jezu, i znowu ten mężczyzna z rozpłataną głową. Może coś, może jakieś konsekwencje będą, bo mu się cały czas takie rzeczy przypominają. I znowu jest ta pralka. Aha, no tak, mieliśmy tego człowieka w pierwszym akcie, nazwijmy to. W drugim akcie mieliśmy
pralkę, która też była jakimś koszmarem i rękawica była w tej pralce. Do tej pory nie wiem, dlaczego rękawica miała zaprowadzić psa do domu. I to jest chyba ta babcia, która przez nas wydaje nam się, że umrze, bo widać, że się buja na fotelu. W końcu mówiliśmy, że każda babcia ma fotelik bujany. Ciekawe są te świetliki, ćmy na górze. Ja idę dalej, nie mam zamiaru tam wchodzić. Albo gra mi każe tam wchodzić. Zaiste tak może być. Chciał, nie chciał, i tak będę musiał tu wejść. Aha. Okej. Okay. Czyli no musi być koszmar, tak? Price'a. O! Okej. Okay. Aj, zobaczcie, mogę się wtopić w tłum, jak idę w prawo. No to oczywiście to jest ta babcia, która przez nas musiała opuścić dom. O, coś tu można było zrobić przez chwilę. Upadłem i nie byłem w stanie się podnieść. O, jestem, kurczę, ja cały czas czekam, a tu mogę tutaj chodzić jednak. Tak? Czy rozmawiam z panem Price'em? Tak. Nazywam się Stewart, pracuję w recepcji w domu starców. Przepraszam, że naprzykrzam się panu o tak późnej godzinie. O co chodzi? Dzwonię w sprawie pani Goodwin. Wiem, że nie jest pan krewnym, ale obawiam się, że ona nie ma żadnej rodziny. Poprosiła, żebym się z panem skontaktował w takich sytuacjach. Dzwonię, bo wczoraj miała zawał. Och, w jakim jest stanie? Cóż, udało nam się ją uratować, nic jej nie jest, ale podejrzewamy, że wpadła w depresję, a kiedy umysł zawodzi, ciało podąża jego śladem. Przykro mi to słyszeć. Tak. Przepraszam, nie wiem, co powiedzieć. Rozumiem, ale ona chce się widzieć tylko z panem, panie Price. Czy mógłby pan rozważyć odwiedzenie jej w naszym ośrodku? To na pewno by wiele dla niej znaczyło. Tak, z radością ją odwiedzę. Dziękuję, panie Price. Przekażę jej wiadomość. Na pewno się ucieszy. Dziękuję, panie Stewart. Okej, czyli pani Goodwin miała zawał, no i teraz oczywiście wyrzuty sumienia, tak? Bo przecież to wszystko przez to, że on ją wywalił z domu. Ponieważ taka praca. No i mamy kolejny dzień. Ach, co za koszmar. O cholera, ciekawe jak się miała pani Goodwin. Może powinienem ją odwiedzić dla świętego spokoju. Ale jak widzicie, podejście Price'a jest bardzo takie... Kawa na początku, okej, ubiorę się później. Jest taka bardzo lekceważąca, tak? Pójdę, odbębnię, będę miał z głowy. W końcu było mi stać na kupienie własnego telefonu, dzięki mojemu ostatniemu zleceniu. Czy być może teraz będziemy widzieć... Ubrać coś normalnego, czyli to tak standardowo, tak? Może będziemy widzieć po prostu też... Zwiększenie statusu w domu Price'a. Może będzie to wszystko wyglądać lepiej, chociaż dalej wygląda to średnio, tak? Ach, mój nowy ekspres do kawy Deluxe 2000. Raz już wcisnąłem guzik, wystarczy. Koniec z nabieraniem wody z dziwnych miejsc. Luksus, na który zasługuję. Znowu dzwoni telefon. Zlew kuchenny. Czyli rzeczywiście on sobie coś tak powiem, że chyba poprawę, żebyś kupił sobie nowy ekspres do kawy, kupił sobie telefon. Wiem, że teraz telefon dzwoni, ale to olewam. Nie mam parcia na mycie rąk. Pęcherz ze stali, czyli standardowe teksty. Dobrze, moi drodzy, ale wydaje mi się, że na ten odcinek to wystarczy. Kto to może być? Tego dowiemy się w kolejnym materiale. Więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Chwilowo... Wiecie, no mam nadzieję, że... Dogranie tej gry do końca pozwoli nam zrozumieć sens tych wszystkich rzeczy, które widzieliśmy. Bo wiecie, czasami to tak naprawdę końcówka, czy jakieś następne sceny są w stanie nam powiedzieć o grze więcej. Choć oczywiście, jeżeli nie zainteresujesz gracza grą, to on może ją rzucić i nigdy nie dowie się, prawda, dlaczego warto było w nią zagrać. Zobaczymy, jak to będzie z Destrained.
Bo wiecie, no to przykład mam, kurczę, żywo wyjęty z Doki Doki, tak? Że wyglądało to jak, kurczę, zabawka dla nastolatków, dating sim i tak dalej, z przerostem formy nad treścią, a okazało się czymś zupełnie innym, więc zobaczymy, jak będzie to z Destrained. Trzymajcie się, wielka piona i do zobaczyska za dwa dni. Cześć!